Byłoby mi bardzo miło, gdybyś już teraz zostawił łapeczkę w górę, jeżeli taką zostawiłeś to. Dziękuję ci bardzo, jesteś naprawdę w porządku i wiedz, że zostawiając łapeczkę, też możesz być brata bliźniaka. Muszę chyba zapytać rodziców, jak to działa. Tak się da chyba, nie? Jeszcze. Czy już nie? Da się. Łapki w górę wszystko potrafią, także działa. Naprawdę, zobacz, działa, będzie działać. Także możesz zostawić łapkę, a jak nie chcesz mieć brata bliźniaka, to też możesz zostawić łapkę. To wszyscy będziemy wiedzieć, o co chodzi. Także słuchajcie, polecam już także kliknąć przycisk od subskrypcji, żebyśmy na bieżąco. Dzwoneczek i dzisiaj wieczorem zapraszam na live'a. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Co my tutaj mamy? Mamy fabułę. Okej, zacznijmy może od fabuły, bo to jest najważniejsze. I słuchajcie, pewnego dnia budzimy się w naszym domku. Ktoś puka do naszych drzwi, ja podchodząc otwieram je i nie wierzę samemu sobie. Ten człowiek wygląda tak samo jak ja, to mój brat bliźniak. Oczywiście przygarniasz go pod swój dach, dając mu jedzenie, picie oraz ciepłe ubrania. Kolejnego dnia wchodząc do jego pokoju zauważasz pustkę i list. Coś czuję, że może mieć to, słuchajcie, związek z cofaniem się w czasie czy coś. Okej, słuchajcie, mapę stworzona z Shingo razem ze współpracy z Efin. Także słuchajcie, możemy zaczynać, to jest rozpocznij grę. Klikamy! Okej. Pamiętaj, twoje wypowiedzi zaznaczone są kolorem zielonym, twoje działania zaznaczone są kolorem czerwonym, opis danych miejsc zaznaczone są kolorem niebieskim. Możesz jedynie stawiać... Możesz stawać jedynie na kamiennych płytkach. Na mapie w twoim domu jest kilka easter eggów dotyczących domu i jego pobliżu. Okej, tutaj jest twój ogród. Dostałeś go w prezencie od budowlańców, którzy budowali ci dom. Właściciel firmy był ci nieznany, lecz nie się bardzo domyślałeś, kim jest. I byli tak mili, że aż wybudowali mi dom. Okej, to jest mój dom, mamy stąd tutaj. Okej, ty. Gdzie on jest? Porozglądajcie się po pokoju. List do mnie. Aha, to obudziliśmy się. W sensie, jego nie było, a już wiemy, że jest. Dobra, okej. Gdzie on jest? Stań tutaj potem. Co? Bracie mój, widziałem, jak się kłopoczysz widząc mnie. Będę ci jedynie kulą nogi, po prostu odejdę stąd. Skąd przyszedłem? Żyjąc w nadziei, że nie będziesz mnie, że będziesz mnie pamiętać. Matthew. Kurde! Tak. Urwał nać, tak było tam powiedziane, także tak było tam napisane. Wyruszam na ratunek. Okej. Wychodząc z domu, zauważyłem, że w jednym kierunku są dziwne ślady. Postanowiłem zabrać sprzęt ze sobą i wyruszyć na podróż. I wyruszyć na podróż poszukiwawczą. Tak, to miałem właśnie przeczytać. Okej, nie wiem, o co chodzi, dlaczego on uciekł. Bo jest zakłopotany, chłopie. No jakbyś się czuł, jeżeli ktoś przychodzi do domu, cześć, jestem twoim bratem, a ty taki... No spoko. Okej. Dobra, chcesz jeść? Wiecie, to może nie była ta reakcja, jaką on oczekiwał, nie, od nas, okej. Co to nie jest? Nie jest wcale daleko mojego domu. Kiedy w ogóle to powstało? Jakiś szpital? Cóż, to każda kryjówka pozostaje do przeszukania. Także wejdźmy do środka i zacząć coś tutaj będzie. Łonie, tu je krew i to nie jest fajne. Jak widzę krew, to nigdy nie może być dobrze. Okej, konstrukcja taka sama jak mój dom. Poza tym piwnica? W szpitalu? Wygląda na to, że ktoś zaczął to budować, lecz nie dokończył. Poza tym krew? Ej, słuchajcie, znowu wracamy do tego, bo faktycznie jest to podobne do naszego domu. I czy to znowu przypadkiem nie jest się cofanie w czasie, czy coś takiego? Bo to, wiecie, no ciężko jest się zorientować jednak po 20 paru latach, że ma się brata bliźniaka, a wcześniej o tym nie wiedzieć, nie? Także no... No, chyba że zostawisz szopkę, to tak może być, wtedy tak może to zadziałać. Okej, u góry niczego nie ma, no ale ewidentnie muszę zejść tutaj na dół, słuchajcie. Okej, proszę mnie nie łapać za głowę. Ej, pokazać wam coś? Patrzcie. Jestem łysy. Tak bym wyglądał, jakbym był łysy. Ej, beka, nie? Łysy Enzi. Kiedyś byłem łysy, ale to było dawno temu. I nie chcę więcej być łysy, bo wtedy ludzie się boją i mówią, że jestem dresem i sami oddają mi swoje telefony, nie wiem czemu. To jest bardzo dziwne. Także idźmy tutaj. Do podziemi. Kto normalny buduje piwnicę w szpitalu? Ej, stary! Czekajcie, bo... On nie wie, że to jest szpital, nie? Ja w sensie, no tak, no, ja nie zorientowałem się, że to jest szpital. Chyba tam nawet nie ma napisane, że to jest szpital, słuchajcie. Jaki szpital w ogóle to powstało? W ogóle koleś tak się wkręcił, że to jest szpital, że nie wierzę, że to jest szpital. Ale ty... Okej, widzę jakiegoś gościa. No dobra, i co? Patrząc przez okno, po chwili w nerwach próbujesz wybić to okno. Bez skutku. Zauważyłem tam swojego brata, zacząłem do niego głośno krzyczeć. Mefis! Matthew urwał nać, co oni ci zrobili do... rzepki!
Uciekaj, dla mnie nie ma ratunku! Nie zostawiaj cię tutaj! Gdzie jest wejście? Lekarz, który mnie tu zamknął, coś chrząkał o jaskini, przepraszam cię! Ty zapłakany, widząc umierającego brata w kałuży krwi, natychmiast pobiegłeś w poszukiwaniu klucza. Okej, czyli jak mam znaleźć klucz? Ej. My na pewno jesteśmy braćmi bliźniakami, bo tak wam powiem, że tak słabo. Nawet jeżeli braci mielibyśmy być, nie? To ja nie jestem człowiekiem. Tak, to nie pasuje mi za bardzo. Dobra, słuchajcie, mamy wyjść. Tak czy nie? Trzeba tutaj zostać i tutaj szukać klucza. Ale sobie chrząkłem. Okej, czy ja taką wełnę mogę niszczyć? Chyba nie. Czyli raczej na pewno będę musiał się wrócić i poszukać dźwigni, tylko... Gdzież ja mogę szukać dźwigni? Okej, znowu wlazłem na tą samą płytkę. Raczej na dwór, nie? Za śladami tej krwi. No dobra, czyli tutaj nie. Bo raczej, pójście na górę, gdzie... No puść! Co mnie trzymał? To mnie trzymał. W ogóle, no, przestań wchodzić w te płytki naciska. A mi się kichać chce, ale mnie kręci w nosie, słuchajcie. Masakra, zaraz kichnę. Dobra, nieważne. Okej, i mam... Podążę ze śladami krwi. Ktoś tu upadł. Tak. Walnął głową i przekoziłkował na dół, także ja mam tam zeskoczyć? Wiecie co, ja sobie pójdę chyba naokoło, bo... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby sobie tak schodził, skacząc jak ten człowiek. Nie wiem, czy on przeżył, więc ja chyba nie chcę powtarzać jego drogi, nie? Okej, chciałem zejść tu. Ale to gdzie mam zejść? Tu? Ja miałem jej za śladami krwi, ale... I co? W sensie... Pod tym? Będzie przycisk, czy co? Halo, bo tu krew idzie, a ja nie widzę, o co chodzi. Coś się wydarzyło. No momento. Zniszczmy to. Wiem, że mogę zrobić kill off, ale... Ej, faktycznie, słuchajcie, to jest jakieś przejście. To jest jakieś przejście ukryte. Czy nie? Nie, to nie było żadne ukryte przejście. Dziwny, nie wiem, czemu tutaj wszedłem. Ale to jest jakieś przejście. Ej, czekaj, bo faktycznie no. Na 100% jest to przejście. Tak mi się wydaje. A, jest nawet blok, który ma mnie otoczyć, żebym stąd nie wyszedł. Dobra, spoko. Czyli nie ma jednak przejścia tam. Nie wiem, co ja sobie wkręciłem na banie, że tam znajdę przejście. O co chodzi, czemu? Dobra, raczej nie tutaj. Jest jeszcze jedno miejsce, którego nie zbadałem. A mianowicie, słuchajcie, jak krew sobie tutaj kapała, to jeszcze krew jest tu. I tu. A tu już jest barrier blok. Gdzie mam szukać te... Aha, te wykopane barrier bloki, że ja na pewno nie znalazł. Okej, tylko gdzie mam szukać teraz dźwigni czy klucza? Halo, to jest w jakiejś skrzynce czy w czym? No nie wiem, jak mam teraz to zrobić. Niby krew, niby te rzeczy, sprawy, ale to tak... No ja skrzynki nie widzę, nie? Nimo, nawet wykopałem coś tutaj głęboko i też nie było skrzynki. No ale krew tu prowadzi, no to... Co, no to gdzie, no? Okej, tu są jakieś dziwne bloki, to bodajże od mojego... Jest krew, jest krew, jest krew! Znalazłem! Mam cię! Okej. Kurwa unać, tutaj jest chyba ten klucz. Musi być pewnie coś w desenie pułapki. Muszę się obchodzić z tym ostrożnie. Tak, także tam. Dobra, nie było płyty naciskowych. Dobra, strasznie ciemno wam powiem. Wiecie co, ja wezmę tą pochodnię ze sobą, bo nic nie widzę. A przydałoby mi się coś widzieć, nie? Także jak jest, to chyba mogę pożyczyć. No dobra, mamy tu jakieś przejścia. Ale czy ja tutaj widzę skrzynię? Nie, to nie tędy, raczej nie tutaj, raczej gdzieś na dół bym musiał chyba pójść. Albo tu, ewentualnie. Ej, ja tutaj, gdzie mam pójść? To tutaj nie ma żadnej skrzyni, halo? O co tu chodzi? Ta pa jest dziwna. Bo tak... Jakby ten, nie? Ten... Krew jest tu, raczej mam iść tu, chyba że jeszcze tutaj jest przejście. No to wodą mam płynąć, ej, halo, no gdzie mam pójść? Czekajcie, no zobaczymy tam na dół tą wodę, ale no tak... Wam powiem, że mnie się to jakoś niespecjalnie kalkuluje, nie?
I co, i tu miałem pójść? No pewnie, że nie! Jak to jest bardzo nieintuicyjnie zrobione! Jak ja mam to przejść? Gdybym od razu znalazł pochodnie, to by nie było większego problemu, nie? Bo generalnie w tym miejscu jakaś pułapka i tak dalej, nie miałem iść tam! Ja miałem iść tu, bo tu była wełna i było ją widać i miałem zniszczyć. Faktycznie to była pułapka. Okej. Trochę expa, ale expa chyba sobie odpuszczę, dobra. Czy mogę stąd wyjść? Czy mogę pójść uratować mojego brata? Teoretycznie, nie wiem, a może to nie jest mój brat i tak naprawdę wiecie, ten człowiek chce mnie wziąć tak jak, taką jakby metodą na wnuczka, nie? Tylko, że nie na wnuczka, a na brata, no nie wiem, no też tak może być, no. Wszystko może być. Jakiś oszukista czy coś, no nie wiadomo, no nie wiadomo co się wydarzy, słuchajcie. O, Boże, to pajęczyna, jeszcze szybko wyjdź stąd. No. No, zapraszam na schody, dobrze, super. Okej, okay. Idziemy. Kto to wymyślił? Dobra. Chodźmy. Jeszcze raz wszystkie te urwał, nać i tak dalej, spoko. Dobra, czy jest opisane? No, nie, po prostu mam tak zrobić. Matthew! Durwał, nać. Dlaczego to zrobiłeś? Nigdy bym tak cię nie znieważył. Uciekajmy szybko. Chris! Chris! Dla mnie nie ma ratunku! Uciekaj zanim cię... Nie, Matthew! Urwał nać! Twój brat niestety zmarł, ciągle się nas... Co? Jak zmarł? Ale jak zmarł? Przecież stoi, widzę! Matthew! Matthew! Umarłeś! Matthew! Pap! Matthew umarł, faktycznie, trzeba go zakopać. Fajna mapa z tym, że za dużo przekleństw i nie powinno ich tutaj być. Mam nadzieję, że moja koloryzowana wersja też wam się spodobała, taka bez przekleństw, bo nie chcę przekleństw tutaj. Także... Co za historia w ogóle? No usuń ten napis! Niech znika! Nie chcę tego mieć tutaj! Szybko, wyłącz czat, nie chcę mieć widocznego czatu! Ja pierdzielę! Jak dobrze! Dobra, słuchajcie... Co z tą historią? Mam wrażenie, że ta historia jest dość dziwna, bo... Ja się staram go ratować i wszystko w porządku. Nagle Matthew nie żyje i tyle, nie? I tak to wygląda. Nic się kupy nie trzyba! Zresztą, kolego, budowaliście... Aha, faktycznie szpital. Budowaliście to we dwóch, a nie ma komend. W sensie są komendy, ale są takie tylko napisane. W sensie... Tak nie trzeba... Nie wiem, no... Spodziewałem się czegoś lepszego, słuchajcie, ale nie, no spodziewałem się czegoś lepszego, mimo wszystko, no. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten jakże dziwny odcinek, jakże śmieszna historia, znaczy śmieszna przeze mnie, wam się spodobała. Także mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawiliście łapeczkę, że skomentowaliście film, że subskrybujecie, żebyście na bieżąco, że macie kliknięty dzwoneczek, że wbijacie na fanpage, że wysyłacie maile. Że dużo tych informacji w zasadzie, nie? Takich rzeczy, co macie robić jest... Dobra, w każdym razie mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już jutro na kolejne materiale albo jeszcze dzisiaj na live'ie. Także siemanko, cześć. Pa, pa. I lost my last soul, but now I got a new one. Same old song, but now it's got a new drum. A better man, a better yet, I got a better plan. To stack up on this cheddar, hopefully watch the shed expand. But who knows how far we gon' make it with the pen, pad, and a